Odebrano oczywiście w trakcie czynności odbiorowych, stwierdziliśmy tam pewne nieprawidłowości, niedociągnięcia. To wszystko zostało usunięte. No i problem był właśnie z tymi drzwiami, które nie były objęte w zakresie tych robót. Bo jak Państwo pamiętacie, my te remonty wykonujemy na bazie istniejących budynków, także pewien zakres tych budynków nie jest przeznaczony do jakichś tam prac. I teraz, jeżeli przychodzi do momentu uzyskania tej decyzji o użytkowaniu, no to cały budynek jest sprawdzany przez wszystkie służby, sanepid i przede wszystkim straż. No i tu niestety te drzwi są o ileś tam centymetrów za wąskie. No i trzeba je po prostu zwyczajnie wymienić. To już zostało zlecone i za moment będziemy mieli decyzję o użytkowaniu. Zakończyliśmy remont Gminnego Ośrodka Kultury Woli Krzysztofolskiej. To, co Państwo widzieliście, słyszeliście, uczestniczyliście. Oczywiście ta impreza otwarcia była wpisana w ten projekt unijny. To trzeba było przeprowadzić, bo projekt nazywa się Umacnianie wizerunku województwa łódzkiego poprzez zorganizowanie imprezy Smaki Królowej Bony. I tak jak w prasie podawałem, no dzięki tej Bonie, dzięki takiej historii, jaką mieliśmy na terenie naszej gminy, mamy dzisiaj piękny, odnowiony Gminny Ośrodek Kultury, a kosztowało miasto 3 miliony złotych. No i myślę, że impreza w miarę udana. Mam pewien niedosyt, jeżeli chodzi o tą uroczystość, to znaczy mam świadomość, że ten termin nie był właściwy, a to było spowodowane tym, że no niestety w okresie września, października mamy tak dużo tych imprez, że po prostu brakowało dnia, brakowało tygodnia i proszę Państwa, to trzeba uzgodnić z wszystkimi, no przede wszystkim z aktorami, z zespołami. No każdy ma jakieś tam życie prywatne. Główny aktor oczywiście przyjął to wyzwanie za darmo dla społeczności. No takie były prośby, nie było chętnego do zagrania tej roli. No i wyszło jak wyszło. W każdym razie najważniejsza sprawa jest taka, że udało się przeprowadzić ten spektakl, pokazać tą historię przy pomocy naszych mieszkańców. To najprościej, to jest zapłacić pieniądze, wynająć profesjonalistów i na pewno by to zrobili lepiej. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji i jeszcze, żeby mi nie uciekło, oczywiście zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Miasta Polski, tego typu imprezy musimy organizować co rok. To znaczy może nie aż tak bardzo obfite, bo tu już pieniędzy na ten cel nie ma. Oczywiście one będą dużo, dużo skromniejsze, ale trzeba to robić, także no trzeba również pokazać te dzieje, te smaki, tą Bonę, która tam namawiała, uczyła, prowadzała różne świecidełka z Italii. I musimy to robić z uwagi na to, że konsekwencją byłby zwrot pieniędzy. Trwa praca właśnie jeszcze związana z aktualizacją dokumentacji projektowej, czyli specustawa, Bujny, Słoneczna, Spacerowa, ulica bez nazwy i ulica projektowana. Niestety trwa to bardzo długo. Przedłużyliśmy termin z uwagi na to, iż w warunkach, jakie zakład energetyczny musi określić warunki, a na to trzeba po prostu bardzo długo czekać. No, ale możemy do tej myśli, że w tym roku uda się w końcu tą decyzję wywłaszczeniową uzyskać. Zakończyliśmy remont domu ludowego w Laskach i tak jak już powiedziałem, są na ukończeniu odbiory w domu ludowym w Glinie. Również uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie domu ludowego w Kozie Rogu.
I tu, proszę Państwa, troszeczkę się zatrzymam, bo no, mieliśmy i mamy duże problemy z wykonawcą i najprawdopodobniej sprawa trafi do sądu. Już wiemy, że wykonawca skierował pozew przeciwko nam do sądu. To widzicie Państwo, to jest ten efekt odbierania, nieodbierania, wady, usterki i tak dalej. No tu uważam, że wykonawca poszedł za daleko, bo wykonał część robót, uznał, że pozostałe roboty to nie musi wykonywać, one są niepotrzebne, niezasadne i tak dalej, i zażądał zapłaty. I oczywiście dokonał tak zwanego odbioru jednostronnego. No i teraz pytanie, co my mamy w takiej sytuacji zrobić. Oczywiście fakturę złożył w lipcu. Do dzisiaj tej faktury, może do dzisiaj to nie, ale do ostatnich dni tej faktury nie zapłaciliśmy za tą fakturę, uznając, że nie ma protokołu końcowego, roboty są niewykonane. Natomiast wykonawca uważa, że należy się płatność i teraz wystąpił do sądu o zapłatę tej kwoty z odsetka. I my w zapisach umowy mamy coś takiego, że w takim przypadku, gdy wykonawca wykonuje zakres niezgodnie z umową, to mamy możliwość go wezwać, dać termin. Jeżeli w tym terminie nie będzie realizował zadania zgodnie z umową, to mamy możliwość zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. I tak żeśmy tu zrobili, inny wykonawca to zrobił. Oczywiście to się wiąże z kolejną procedurą, z wyłonieniem i tak dalej. Oczywiście inny podmiot, czy nawet trzy podmioty, bo tam były różne branże, nawet kierownik budowy zrezygnował z funkcji, także musieliśmy też wynająć innego kierownika. No i oczywiście przy użyciu innych podmiotów dokończyliśmy to zadanie i dzisiaj już będziemy płacić i oczywiście naliczyliśmy kary za nieterminowe wykonanie i zostało skierowane tak zwane oświadczenie o potrąceniu wierzytelności i to jest kwota 25 tysięcy złotych. I informacje, jakie posiadam, wykonawca z tym się nie zgadza, czyli będziemy swoje racje udawanie przed sądem. Pan powiedział, że kierownik zrezygnował z nadzoru, zrezygnował również z płacy, do której się należała? Nie. Kierownik budowy zgodnie ze specyfikacją, kierownik budowy musi być wskazany przez wykonawcę. Po stronie wykonawcy, natomiast po stronie zamawiającego jest inspektor nadzoru. Także no, inspektor nadzoru też nie dokonał wpisów w dziennik, bo no, to są takie szczegółowe regulacje umowne, gdzie wykonawca może złożyć gotowość do odbioru, jeżeli w dzienniku jest dokonany wpis inspektora. No inspektor nie wpisał, oni i tak uznali, że nie muszą i tak dalej. Także widzicie Państwo, niby żaden problem, bo te roboty niedokończone bodajże tam upiewają na kwotę chyba 8 tysięcy. No ale teraz ja nie mogę wypłacić, jeżeli zakres robót niewykonany, a oni chcą, żeby im płacić. I to, proszę Państwa, no, niestety staje się jakimś tam jakąś regułą w wykonywaniu różnego rodzaju inwestycji. No, te różnego rodzaju interpretacje prawne powodują, że no, wykonawca wykazuje jakąś przebiegłość w tych tematach. No, skoro jestem przy tym temacie, jak będą dalej bujne, one będą bujne. Czyli glina, ale na ten moment koziorogi za chwilę uprawomocni się pozwolą na użytkowanie. No i oczywiście czeka na sprawa w sądzie. Dalej trwają czynności odbiorowe związane z budową Centrum Edukacyjno-Sportowego w Bujnie. Czynności odbiorowe. Nigdy nie powiedziałem tu, że jak to pani przewodnicząca powiedziała, że robota została zakończona. Niestety, jak Państwo pamiętacie, pierwsze
pierwszy termin planowany przez nas takiego uroczystego otwarcia i oddania do użytku to 1 września 2013. Niestety nie udało się, ponieważ wykonawca się nie wywiązał w terminie. Podczas czynności odbiorowej stwierdziliśmy bardzo dużo nieprawidłowości, niedociągnięć, było ich około 165. Ponadto no nie było pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej, nie było systemu oddymiania. Pozmieniali między innymi regulacja kosza, miała być zgodnie ze specyfikacją elektryczna, zamontowali mechaniczną i widzicie Państwo, to są te problemy, co z nimi zrobić. I z tych powodów nie odebraliśmy. Oczywiście wykonawca się bardzo zdenerwował, nie zgadza się z naszym stanowiskiem. Mimo to został wezwany, miał termin na usunięcie. Po raz drugi czynności odbiorowe wykazały, że te usterki już o połowę, bo dzisiaj będę miał pełną informację, tam już na pewno na biurku mam, bo wczoraj była komisja. Około połowy tych niedociągnięć usunął, system oddymiania zamontował, ale uważa, że nie musi tego robić, bo to jest nie po jego stronie, pomimo że w specyfikacji jest to ewidentnie, jasno zapisane. I oczywiście nie zgadza się kategorycznie z tym, że no będę zmuszony naliczyć kary, a będą one spore. Około 300-350 tysięcy. Najprawdopodobniej kolejna sprawa w sądzie, bo tylko sąd może zrobić tak zwane miarkowanie kar. Jeżeli wykonawca się nie zgadzał, to sąd musi je miarkować. Tylko to, widzicie Państwo, to działa w dwie strony. My jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji bez wyjścia, bo akurat w Bujnach to nie ma problemu, bo no nie jest malutki problem, ponieważ mamy dofinansowanie z ministerstwa. I teraz w tej umowie z ministerstwem, czy nawet z umową z Urzędem Marszałkowskim w sytuacji, gdy inwestycja jest dofinansowana z projektów unijnych, to jeżeli stosujemy kary, to musimy tymi karami dzielić się również marszałkiem. Za to, że nic nie robi. Tak jest w umowie. I teraz widzicie Państwo, jaka jest sytuacja, że naliczymy kary. Część tych kar proporcjonalnie do kwoty przyznanej oddajemy Urzędowi Marszałkowskiemu. Część nam zostaje. Wykonawca idzie do sądu, nie zgadzają się z tymi karami i załóżmy taki werdykt, że sąd przyzna rację wykonawcy, musimy zwrócić te kary z odsetka. A marszałek już nie odda. Marszałek już nie odda. Także to są, widzicie Państwo, takie bardzo duże problemy inwestycyjne i na każdym kroku jest różnego rodzaju interpretacja. Podam taki przykład, który mi się nasuwa w tym momencie odnośnie Bujek, odnośnie tego kosza. Napisaliśmy wyraźnie w specyfikacji, że kosz ma być zamontowany na konstrukcji stałej z elektryczną regulacją w pionie. To jest chyba jasno opisane. Natomiast wykonawca sobie to interpretuje, że skoro żeście napisali, że na konstrukcji stałej, no to nic nie ma o mowy o jakiejś tam regulacji górali. Nie ma takich. To zastosowali regulację mechaniczną na korytkę. Oczywiście to jest dużo, dużo tańsze. I to jest ich dziwna interpretacja. Także tu na tym tle też będzie spór niesamowity. Ale myślę, że teraz już będziemy zmuszeni, proszę Państwa, dokonać odbiorów, bo te usterki, które jeszcze nie zostały usunięte, albo podejmę decyzję, że usunięcie tych usterek wykona inny podmiot, znowu potrwa i znowu to przełoży się na wysokość kar, albo po prostu protokół końcowy z wymianą tych usterek do usunięcia. Bo jest interpretacja, o której dzisiaj mówiłem, że nie możemy
odmówić odbioru, jeżeli te usterki nie umożliwiają korzystania z budynku. Czyli jakieś tam niedomalowanie, jakieś tam szpary, brakuje listy. To nie jest powód do tego, żeby odmówić. Ale my mamy problem, bo trzeba to po prostu dogonić. Podobnie w ramach gwarancji, to co również dzisiaj mówiłem, dwa czynności usunięcia usterek na skwerze Bogdanowie. Dalej trwa postępowanie dotyczące zmiany studni uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. I oczywiście to się w pewnym momencie zakończy wystąpieniem na radę w celu przyjęcia uchwały. I w tym temacie w tej chwili wystąpiliśmy o uzgodnienia do wszystkich instytucji, które muszą ten dokument uzgodnić. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę wodociągu w Majkowie Dużym i proszę Państwa, jest to odcinek, w związku z tym, że nie było możliwości uzyskania zgody od gminy Grabica na podłączenie się pod ich wodociąg. No i oczywiście występuje tam niezadowolenie, no bo mieszkańcy by chcieli już, ale pozwolenie dostaliśmy w ubiegłym tygodniu bodajże, ono jeszcze chyba się nie uprawomocniło. I teraz zgodnie z kosztorysem to będzie kosztować około 400 tysięcy złotych. Możemy zastosować jakąś inną tutaj metodę, no rozważymy, czy nie uda nam się tego wykonać przy pomocy tak zwanego własnego potencjału, czyli przy pomocy ludzi z referatu wodociągów, ale no, musimy zweryfikować ten projekt, bo tam są przebicia, czy my będziemy w stanie to wykonać, ale gdyby nawet, to materiały szacujemy na kwotę około 100 tysięcy złotych. Niestety trzeba przeprowadzić procedurę przetargową. To będzie trwać około 40 dni. Także żebyśmy nawet nie wiem co zrobili. Swoją wycie brygady, która mogła to zrobić, to musimy przetarg przeprowadzić. Materiały. Robota tak, ale materiały trzeba i też przetarg. I teraz żebyśmy nie wiem co chcieli zrobić, to po prostu ktoś mogło się tego nie uda wykonać z tego względu, że no, musi być czas na procedury i załóżmy przyroszczy materiały mieli w grudniu. A w grudniu no. Także to oczywiście już informuję, iż będę tą inwestycję wprowadzał do projektu budżetu na przyszły rok. Boi się tu słowo, ale czy się kolega do mnie sprzeciwi na spółki, bo tam melioracja chyba jest, nie? Nie no, to ze spółką wszystko poustalone, w trakcie projektu. Nie, bo tam tylko po raz zbelerowano, tak jak wyjdziemy z kopalni. Nie, tam jest, będzie chyba dwa zbieracze, jak dobrze powiem. Ale to musiało być uzgodnione, tak, ale tam to musiało uzgodnić. W czasie projektowania to wszystko uzgodnione. No, 30 są przyciski. No, to urządzenia, ale to pomijając. Projektant dostarczył nam dokumentację techniczną na przebudowę instalacji CO wraz z piecem w miejscowości Domu Ludowym w Krężnej, bo tam oczywiście strażacy i nie tylko strażacy, mieszkańcy chcą to ogrzewanie rozbudować, no ale wcześniej trzeba było wykonać stosowną dokumentację, no i uzyskać właśnie pozwolenie tak zwanego zgłoszenia i teraz będziemy ewentualnie rozważać w najbliższym czasie wykonanie tego. No, zresztowało się dzisiaj 34 tysiące, bo parkingu jednak w Woli Krzysztofowskiej nie będziemy robić. 3 tysiące. Dobrze, ale tam było 34 planowane, bo płatność w takim przypadku by nastąpiła w przyszłym roku, także wieloletni prognozy. No i możemy to samo, ten sam zabieg zrobić w stosunku do innych miejscowości. No, można łatwo przewidzieć, że zanim to zostanie wykonane, no to płatność będzie
w przyszłym roku. Także no, tutaj należy rozważyć, szczególnie prośba do Rady Zbrojnej Krzyża Polskiej, bo dla mnie to jest dziwne, że Państwo głosujecie przeciwko. To nie było przeciwko, bardzo... To nie było przeciwko, po konsultacjach wprowadzimy. Jeżeli będzie taka potrzeba. Proszę Panią, żeby coś konsultować z mieszkańcami, to trzeba z czymś wyjść. A ja mogę wyjść dopiero, jeżeli projektant mi powie, że tu może być to, tu może być to. Poniesiemy koszty i później na proszę Państwa, trzeba to rozpocząć, wcześniej czy później, bo to trwa, to ma długą brodę. I jak tu wszyscy dzisiaj powiedzieli jednogłośnie, że jest to bardzo potrzebne, to możemy się bawić dalej, przesuwać i tak dalej, ale to krzywdzimy tylko i wyłącznie mieszkańców, nie tylko z Woli Krzysztofowskiej, ale również terenie gminy, bo wiele osób tu przyjeżdża i parkuje. Dobrze. Trwają czynności odbiorowe nowych obwodów oświetleniowych. Gomulin, Praca Gąski, część zachodnia, Paweł Dolny i ulica Szkolna w Gomulinie. I tu oczywiście te czynności odbiorowe, proszę Państwa, będą długie, bo potem załączenie tego oświetlenia to jest, można powiedzieć, droga przez mękę, jeżeli chodzi o tą procedurę z zakładem energetycznym, bo musi być umowa podpisana. Ja już powiem szczerze, że nawet pogubiłem w tych procedurach. W każdym razie najpierw Łódź musi wstępnie wyrazić zgodę. Musimy następnie podpisać umowę na dystrybucję, potem na sprzedaż i tak dalej. Także zanim to oświetlenie tam będzie praktycznie działać, to upłynie jeszcze troszeczkę czasu. To podobnie jak nie się dodam 9 miesięcy. No u Was to była wyjątkowa sytuacja, bo to była droga krajowa jeszcze. Ale tego się po prostu nie da przeskoczyć. Niestety zakład energetyczny rządzi tutaj energią i stawia wymagania i warunki. Dalej inne sprawy to takie prace porządkowe przed budynkiem urzędu, na osiedlu Woli, cmentarz, kościół, malowanie krawężników, na przystankach, zbieranie koszy, poprawa przejezdności. Proszę Państwa, no jest tu dużo bardzo tych spraw, koszenie powoczy, placu, no to już są takie tematy, które wykonujemy na bieżąco. Co tu jeszcze mało tam takich większych? Proszę? Rozbadanie destruktur w miejscowości Krzyżanów. Może to jest ten temat. To jest ten temat być może przez Państwa nieznany. Ale gdzie ten? Krzyżanów 5. A stoi. A, no tak. Bo proszę Państwa, ominę to wszystko, bo to są takie bieżące sprawy. Natomiast no, ważną sprawą, że udało nam się wykonać również utwardzenie placu w Parzniewicach przed świetlicą w ramach jakiejś tam dobrej współpracy z firmami. Podpisaliśmy taką umowę na korzystanie placu przez firmę wykonującą drogę powiatową, która w zamian za to położyła nam asfalt właśnie we wjeździe strażnicy Parzniewica. Rozkładanie destruktu, proszę Państwa, Krzyżanowi, bo może to budzić jakieś wątpliwości. Otóż podpisałem porozumienie z podmiotem prywatnym, który zamierza w najbliższym czasie zlokalizować elektrownię wiatrakową. No i oczywiście jest zainteresowany tym, żeby przejezdność na drodze polnej o szerokości 3 metry tam wzdłuż lasu no była odpowiednia, no bo trzeba tam dojechać jakimś tam sprzętem cięższym. I oczywiście wystąpił z prośbą, żeby tą drogę utwardzić. No niestety odpowiedziałem, że mamy dużo ważniejsze sprawy, ważniejsze drogi. Oczywiście jest to nasza droga. W związku z tym w wyniku rozmów doszło do takiego rozwiązania, że podmiot zapewni nam destrukt na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania w kierunku Pieniek do drogi polnej i następnie przez tą drogę. I oczywiście koszt, materiał jest pokrywany przez podmiot, natomiast my wykonujemy pracę, wykonamy pracę
rozłożeniach i utwardzeniach. I uważam, że jest to bardzo korzystne dla nas z tego względu, że ten destruk jest materiałem trudnym do zdobycia, a załatwia naprawdę wiele problemów związanych z przejezdnością na drogach, gdzie jest jeszcze piasek, jest jeszcze żwirek, także w okresach ulewnych, jesiennych, no niestety są problemy z przejezdnością. I stąd realizacja tego porozumienia jest w trakcie, teraz stanęło z tego względu, że no nadal ten podmiot szuka kolejnej porcji tego destruktu i wedle wyliczeń podmiot dostarczy około 800 ton tego materiału. Także myślę, że z uwagi na te ciągłe wyrwy, które pojawiają się na tej drodze, jest to dobre rozwiązanie i na pewno ten destrukt poprawi przejezdność i nie będzie ciągłych łatań i likwidacji tych wyrw, które powstają w wyniku przejazdu samochodu. I stąd właśnie to rozkładanie i oczywiście cały czas prowadzę rozmowy z różnymi firmami i chcę zwyczajnie ten materiał kupić, bo on jest potrzebny, no między innymi na ten parking w Gomulinie, o którym Pan dzisiaj mówił. No ale są trudności w zakupie. Są trudności w zakupie, firmy mają ten materiał, ale są zainteresowane tym, żeby wykorzystać ten materiał przy jednoczesnym wykonywaniu usługi, czyli wybudowaniu drogi. I taki zamysł właśnie chcemy wprowadzić w przyszłym roku. Jak Państwo wiecie, pewnym priorytetem nasze wspólne ustawy. Priorytetem będą drogi. I chcielibyśmy właśnie w specyfikacji opisać to w ten sposób, że to doziarnienie tego kruszywa będzie wykonane przy pomocy destruktu. I potem oczywiście na tym destrukcie asfalt. Destrukt spełnia znakomicie rolę podbudowy. Jakościowo jest nawet lepszym materiałem od tak zwanego klińca. I teraz dlaczego jest to lepsze rozwiązanie? Może trochę tańsze, ale to są porównywalne kwoty. Ale gdyby nam na przykład brakło pieniędzy na położenie nakładki, to ten sam destrukt, że tak powiem, poprawi przejezd. I oczywiście tam... Na pół roku spełni rolę dwa. Znaczy, no dobre i pół roku, tak? No. Ale na pewno to będzie lepsze niż kruszywo. Niż kruszywo i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w następnym jakimś okresie położyć na tym asfalt nakładkę bitumiczną. Bo na ten moment, jak tam liczymy, rozważamy z panem skarbnikiem, no rodzi nam się taka kwota 3, no może 3,5 miliona. No chciałoby się 6. No to by no, opierając się na tej kwocie, którą wydaliśmy na poraj, to jest około 500 000 złotych. To jest odcinek około 1600 metrów, tak? No to mamy 250 tysięcy kilometrów. Tak wyszło w tym przetargu. Być może... Jest to odbudowa, bo odbudowa już była, tak? Tak. Tam mamy test. Być może, jeżeli to będzie zakres około kilometrów, to z tego powodu może być taniej. No ale szybko można przeliczyć, na ile mniej więcej kilometrów wystarczy nam kwota 3 milionów. Także trzeba przede wszystkim poprawić przejezdność na drogach, gdzie jest kruszywo. Jeżeli w najgorszym przypadku położymy tylko deskę, to będzie wystarczające. No także tu na temat budownictwa byśmy na ten moment zakończyli. Referat gospodarki, referat wodociągów tradycyjnie, eksploatacja na co dzień, utrzymywanie w gotowości i wodociągów, teraz również kanalizacji.
No i oczywiście usuwanie powtarzających się regularnie, czyli na sieci, na hydrancie, na zasuwie, na imerze, odbiory, wymiana wodomierzy, wydawanie warunków technicznych, odbiory techniczne. Tu na uwagę zasługuje właśnie temat odbiorów technicznych, bo było ich w tym okresie aż 25 i to jest właśnie związane z przyjmowaniem, włączaniem mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego mówię ogólnie oczywiście, żeby skrócić, bo to są tematy, które się po prostu powtarzają, nie chcę tu zanudzać. Oprócz tego oczywiście remonty na warsztacie sprzętu, który no, jest w miarę obfity w tym referacie. Dalej wywóz osadów regularnie, co tydzień, dwa razy w tygodniu, z oczyszczalni, dalej dom ludowy w gminie, wykonanie połączenia do kanalizacji. No nie chcę tu Państwa zanudzać, ale to są wszystko tego typu prace, nie ma tutaj jakichś wyjątkowych inwestycji, naprawy elektryczne, proszenie ujęć i tak dalej, i tak dalej. I teraz zamówienia publiczne i proszę Państwa, w tym okresie między sesjami bardzo dużo postępowań mieliśmy związanych właśnie z zorganizowaniem tej imprezy smaki królowej Bony, bo niestety no, Urząd Marszałkowski w tym zakresie nam tutaj postawił bardzo wysokie wymagania na wyłonienie najdrobniejszej kwoty. Trzeba było niestety przeprowadzić procedurę postępowania, jaka wynika z ustawy i to są kwoty do 14 tysięcy euro i między innymi 664 zł za zamieszczenie informacji prasowej odnośnie realizacji zadania modernizacji GOK-u. Wygrała tu firma reklamy z Łodzi, filia Piotrków Trybunalski. Dalej usługi zapewniające nagłośnienie, oświetlenie 2700 zł. Dalej wynajem przenośnej toalety, ponieważ jest to impreza plenerowa. Toaleta musi być na zewnątrz, 261 zł. Wykonanie zaproszeń. Dalej usługi elektryczne, usługi artystyczne. Trzeba było ten cały scenariusz napisać, przygotować, sprzęt wynaleźć, ubiory wypożyczyć i tak dalej. To nam sprawiało bardzo dużo trudności, bo na każdy ten element trzeba było po prostu przeprowadzić odrębne postępowanie i na przykład przygotowanie części artystycznej łącznie ze scenariuszem, z tymi wszystkimi ubiorami kosztowało nas 17 tysięcy złotych. Oczywiście nie ma tutaj usługi Zygmunta Starego, bo robił to bez żadnych opłat. Wykonanie usługi cateringowej 4000 zł. Ważniejsze sprawy zamieszczenia ogłoszenia w prasie zapraszające na imprezę 1339 zł. No oczywiście bardzo dobrze, że są media, reklamują naszą gminę bardzo dobrze, ale no niestety trzeba za to płacić. Dalej przeprowadziliśmy przetarg na dostawę samochodu osobowego i to skończyło się kwotą 61 033 zł. I oczywiście tą ofertę złożyła firma Trax, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział Dobrzelów w okolicach Bełchatowa.
lada moment, już w tej chwili przygotowujemy wszystkie dokumenty rejestracji, lada moment samochód zostanie przypadzony. A rzeczywiście mamy dzisiaj problemy z samochodami, bo referat wodociągu, w tej chwili mamy naprawdę dwa bodajże. Dalej już mniejsza dostawa drukarki dla Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 2815, wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji Głównego Ośrodka Kultury za 295 zł, wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia placu w miejscowości Krężnej. Dalej niestety unieważniliśmy przetarg na, a właśnie tu unieważniliśmy, bo najkorzystniejsza oferta to 14 tysięcy złotych. Nie wiem, nie było chętnych. W każdym bądź razie my chcemy utwardzić plazę. Najprawdopodobniej ten operent, który złożył tę ofertę, pomyślał, że musi przeprowadzić procedurę uzyskania zezwolenia wodnoprawnego. I stąd chyba taka kwota. Nie mamy takiej kwoty w budżecie, stąd tą procedurę musiałem unieważnić. Dalej transport żwiru w ilości 1200 ton i będziemy oczywiście dowozić to na drogi gminne, tam gdzie jest taka potrzeba, jakieś tam polne dojazdowe. I tutaj chciałbym jeszcze wtrącić, żeby mi nie uciekło, mamy również, chodzi o Radziątków, chodzi o ten most, mamy decyzję nadzoru budowlanego nakazującą remont tego mostu. Ale to znaczy, no najprawdopodobniej skończy się to budową nowego mostu, bo tam nie ma co remontować, tylko tu chodziło o coś innego, bo gdybyśmy nie mieli takiej decyzji ze strony nadzoru, ja osobiście oczywiście to zgłosiłem, to musielibyśmy przeprowadzić całą procedurę. Najpierw uzyskać decyzję środowiskową, dalej decyzję o warunkach zabudowy, dopiero projekt pozwolenia. Natomiast jeżeli mamy nakaz nadzoru budowlanego na remont czy przebudowę, to wówczas te wszystkie procedury omijamy. Za moment ta decyzja się uprawomocni, ona się uprawomocni 21 dni. I jesteśmy w tej chwili w trakcie wyłaniania projektanta, który stworzy ten projekt i jednocześnie stworzy nam szkic tego brudaku. Bo po wizycie nadzoru budowlanego niestety ten most stanowił potężne zagrożenie, został zamknięty, oddzielony barierką. Oczywiście objazd jest, ten objazd jest długi, jest to uciążliwość dla mieszkańców, dlatego poprzez ten brudak, ten objazd znacznie skrócił. W przyszłym roku będzie wybudowany most? Znaczy ten brudak to będziemy chcieli zrobić jeszcze w tym roku. Natomiast no najprawdopodobniej nie uda się w tym roku, bo nie ma szans. W przyszłym roku? W przyszłym roku, tak. I teraz pytanie jeszcze, ile to będzie kosztować, bo no, na pewno drogo, bo dzisiaj możemy strzelać, ale trzeba się liczyć kwotą rzędu kilkuset tysięcy. No oczywiście tutaj projektant będzie dawał różnego rodzaju propozycje, rozwiązania, różne konstrukcje, co taniej, co drożej. No między innymi zasugerował coś takiego, żeby nie robić dwóch, no jak się to nazywa, kręgów, które obok siebie zamontowane stanowią taką zaporę w sobie, bo po prostu różne nieczystości płyną wodą, one opierają się właśnie o te kręgi i po prostu no, jest to zapora i ta siła wywracania, niszczenia, przewracania jest coraz większa. Dlatego zaproponował wstępnie jeszcze ten niewyłoniony, bo wcześniej to konsultowałem z innym projektantem, taką pochylność, żeby było przepustowość jak największa. Tak, ale to może to zwiększy koszty. Bo to no właśnie, no ale to projektant na różne warianty przedstawi i będzie wybierać co lepsze, co gorsze, no i przede wszystkim zwracać uwagę na pieniądze. No. Dalej,
No właśnie, przeprowadzony został przetarg nieograniczony, i to już na koniec, na właśnie usuwanie azbestu w ramach tego programu pozyskania pieniędzy wojewódzkiego funduszu i procedura jest w trakcie rozstrzygania. Najkorzystniejszy, najniższa oferta to jest 77 tysięcy, najwyższa 125 tysięcy. I oczywiście wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia różnych dokumentów brakujących w ofercie i złożenia różnych oświadczeń. Także rozstrzyganie w trakcie. I teraz z zakresu innych spraw reprezentacji gminy na zewnątrz. W tym czasie no, było bardzo dużo uroczystości, między innymi tradycyjna uroczystość na Górach Borowskich, gdzie no, frekwencja jeszcze większa, zainteresowanie jeszcze większe. Jak widać, patriotyzm staje się coraz bardziej popularny. Lista gości nie maleje, proszę Państwa. Także no, myślę, że uroczystość bardzo, bardzo udana. Inne uroczystości, najpierw jeszcze powiatowe, gdzie uczestniczyłem wspólnie z panią przewodniczącą. W Moszczenicy, następnie dożynki gminne w Bogdanowie. Nic dodać, nic ująć. Wielka impreza, zadowolenie mieszkańców, wielkie zaangażowanie ze strony osób duchownych, mieszkańców, w tym również pana sołtysa, pana radnego. No i frekwencja odpowiednia. Tak długo mówię, aż tak także myślę, że ta nasza piękna tradycja rolnicza wypadła w tym roku bardzo dobrze. Dalej również odbyło się w tym czasie spotkanie z sołtysami z uwagi na rolę, jaką musiałem odgrywać. Spotkanie było prowadzone przez mojego zastępcę z udziałem sekretarza skarbnika. Następnie uczestniczyłem w zaprzysiężeniu nowego komendanta miejskiego policji w Piotrkowie Trybunalskim i już rozmawiałem z komendantem. Usiłuję sobie przypomnieć, bo nowe nazwisko. Walichnowski. Rozmawiałem już właśnie z komendantem nowym, który sam zasugerował odnośnie przywrócenia komendy woli Krzysztofowskiej. Ale nie chciałbym tutaj jeszcze mówić za dużo, żeby nie zapeszyć, bo nie ma jeszcze żadnych decyzji. Otwarcie bloku, o którym mówiłem. No i na koniec, w dniu 12 jeszcze października, w sobotę, udzielałem ślubu w tej sali. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szerokie. Proszę bardzo, pan radny Odrzył. Ja mam pytanie do sprawozdania. Panie wójcie, tak szybko pan go przeczytał. Jeśli dobrze zwróciłem uwagę, czy w tym okresie między sesjami było odczytanie przystanków? Był. Czyli jeden przystanek na pewno był odmienny. Miejscowość Krzyżanów, no tragedia. Jak jest pan sekretarzem rozmawiałem? Panie sekretarzu, niech pan przygotuje i pisze. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o ten destrukt. Nie nagrywają nas. Jeśli ten destrukt na tej drodze jest wyłożony kawałkiem, to jest część asfaltu, jakieś kamienie, różne rzeczy tam są. No powiedzmy tak jest, ale tutaj chodzi o kolejną bardzo ważną rzecz. Najprawdopodobniej gmina Równiarka przyszła i wyrównała tą drogę, numer działu w tej chwili nie powiem, tam do której ma być teraz założony ten deszcz, na ten dojazd. Ta droga w tej chwili, jeśli ja ją kiedyś oglądałem na dokumentach uwzględnionych na mapie, ona jest prosta. W tej chwili to jest taki węż. Czy przed ewentualnym rozłożeniem później destruktu przez tą firmę nie należałoby tej drogi wznowić granic, żeby ten destrukt był położony we właściwym miejscu, żeby nie wyszła sytuacja podobna, jak była swego czasu na kolonii Bogdanów, gdzie, nie wiem, w tej kadencji tak dawno, żeśmy kupowali
część terenu od właściciela, ponieważ na tym terenie, gdzieśmy zrobili drogę, to są prywatne grunty. I tutaj w tym wypadku ten odcinek, powiedzmy, do tego inwestora, gdzie mają stać te wiatraki, nie mówię na całości. Należałoby to wytyczyć, w którym miejscu ma przebiegać ta droga, kiedy będzie rozkładany ten dresur. Ta droga polna, to jak pan wspomniał, to ma 3 metry, to jest ten sam numer działki, który ciągnie się tutaj od Krzyżanów Siąg, jak się zaczynają, przechodzi łukiem za tym. Ja nie mówię na całości. Ja mówię tylko szlak tej drogi, panie radny, już jest geodezyjnie odtworzony. Czy ta równiaka przeszła po śladzie drogi? To dlaczego to taki ważny jest? Z informacji, jakie posiadam od drogomistrza, po wytyczeniu geodezyjnym okazało się, że ślad jest inny, aniżeli praktycznie występujący. To znaczy, że równiaka przeszła w tej chwili co? Ja tam przejeżdżałem ostatnio śladem drogi, która istnieje. Ale to znaczy, o której drodze mówimy? Tej poprzecznej. To jest od tej Krzyżanów Pinki do wiatraka. Jeżeli mówimy o tej drodze, to ta droga została wytyczona geodezyjnie i równiarka wykonała korytowanie zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Czyli ta droga jest takim wężykiem? Tak. Widocznie tak by. Nie chcesz wiesz, tego ja mówię, tego, że no dlatego mówię, bo informację mi dał drogomistrz, że po wytyczeniu geodezyjnym niestety ten ślad, przebieg drogi się zmieni. Od tego praktycznie wystarczy. Nie, on się nie zmienił. Ta równiarka przyszła tym samym śladem, tylko zawierało. Może operatorze. No, jak mówię, takie były wytyczne, jest to nawet zapisane. Może dopiero przejdzie. Nie, i mam informację od drogomistrza, że już jest to wytyczone i nie może być inaczej, no bo jeżeli będziemy sypać destrukt, to musimy najpierw to wytyczyć geodezyjnie, żeby nie położyć destruktu w prywatnych gruntach. Chyba że geodeta popełni błąd, co ma też, występują takie przypadki. Ale z tej informacji, tutaj, jakie posiadam, nie ma problemu, bo jest wyliczone i wiemy gdzieś. Panie wiceprzewodniczący, pan mówił o tym, że skończono obwody przy modernizacji domu jednej klasy. Tak. Roboty są zakończone. Wszystko to, dom tak ładnie się prezentuje, taki ładny duży napis. Tylko chodzi o jedną rzecz, że no tam nie ma szans. Nie ma szans. No i no tak. Tu środki z Unii, tu do woli Rokrzyckiej też nie ma kosz. I w Glinie też nie ma kosz. Taki ładny, no ale nie jest tak zniszczony. Strzągo, nieszczelne, stare oczywiście. Z paniami schowa gospodyni, to się pytam, jest to szambo jakieś, czy mówimy, że nie ma. Szambo nie było w zakresie robót wykonanych i odebranych. Nie, no bo tak to tak ładnie teraz wygląda. Szambo tak jest jak najbardziej, uruchomiliśmy procedurę, bo musimy uzyskać pozwolenie. Zresztą szambo jest, panie wójcie. Jest stare, oczywiście. Na zasadzie remontu jakiegoś. Zgłaszane to było przez kobiety dawno, w momencie kiedy firma przystąpiła do roboty. No oczywiście, no wszyscy by chcieli wszystko od razu, ale my zawsze dostosowujemy zakres do pieniędzy, jakie mamy. Także wiem o tym szambie i będziemy chcieli to zrobić. Tylko że tutaj przy szambie niestety pozwolenie na budowę musi. A jakiś tam praktyczny jest. Proszę bardzo, pani sama. Ja panie wójcie, także temat znany, ale nie było szamba w tym zakresie. Do tej pory dostałam odpowiedzi, kiedy będzie ten przetarg na te działki przy Biedronce. To jest raz. I dwa... 30 dni mamy ten, że pani odpowiedzi. Nie, no zaraz. Ja rozumiem. Co znaleźć? W tym gorszym informacji. Dobrze, dziękuję. I następne pytanie. Chodzi mi trochę jeszcze o tym głównie. No bo otwarcie miało być 14. Drugiego września, później 14. Później 14 września. 14 października. No z uwagi na to, że odmówiłem dokonania odbioru, ponieważ nie było opinii
nie było decyzji o użytkowaniu, bo my możemy dopiero oddać do użytku, jeżeli będziemy mieli decyzję o użytkowaniu. A decyzję o użytkowaniu będziemy mieli wtedy, jeżeli opinię wyda nadzór budowlany. A nadzór budowlany wyda opinię wtedy, jeżeli będziemy mieli pozytywną opinię strażaka. Bo z uwagi na to, to jest taki ciąg zdawy, bo z uwagi na to, że nie było systemu oddymiania, czego firma nie wykonała, strażak dał opinię negatywną. I w związku z tym no, nie mogliśmy dokonać odbioru. Także myślę, że w tym tygodniu, no, jutro najprawdopodobniej będę konsultował, będzie narada z inspektorem nadzoru, bo komisja już po raz kolejny przeprowadza te czynności odbiorowe. Czy dokonać odbioru, czy nie, w zależności od tego, jakie są jeszcze niedociągnięcia i jakie są ustępy. Proszę pani Turkowska. Panie Wójcie, pan tutaj wspomniał w swoim zarządzeniu o inwentaryzacji azbestu, że jest zrobiona taka inwentaryzacja, ale ja chciałam zapytać, czy tylko to są wszystkie gospodarstwa? Wszystkie miejscowości. Wszystkie miejscowości, wszystkie gospodarstwa, czy tylko te, które wyraziły, no bo na te, siłę... które złożyły wnioski. Rozumiem. Te, które złożyły. To jest w ramach tego programu. Rozumiem. A jeszcze chodzi mi o te drogi, bo tu pan powiedział, że wykonawca część robót zrobił, a część uznał za niezasadne. A jakie to roboty on uznał za niezasadne? No między innymi wykonanie rury wlewowej do zbiornika z paliwem. Twierdząc, że nie ma tego w projekcie wyrysowanym i każdy to przeczyta. Następnie miał w zakresie, próbuję kojarzyć, bo to tych informacji jest tyle. To znaczy tak, rura, następnie miał wyregulować oświetlenie, miał położyć płytki wokół cokołu, wokół budynku, tak zwany cokół, i również wyłożyć płytkami podjazd dla niepełnosprawnych. Jeszcze jakieś tam były. Trzeba po prostu sięgnąć do tego protokołu. No tego nie wykonał, uznał, a jeszcze to urządzenie pianotwórcze uznał, że jest niepotrzebne w tym budynku i tak dalej, ale co to ma wspólnego, no, czy jest potrzebne, czy nie, to my decydujemy, miał w umowie, także był to zero. Czyli nie wykonał szeregu prac i zażądał zapłaty. Rozumiem, że Rozumiem, że ten wykonawca złożył fakturę na całość, tak? Jaką miał zawartą w umowie, tak? Po potrąceniu tych robót, które nie wykonał. Aha, czyli ale potrącił sobie 900 zł. Sam potrącił. Tak. Sam je wycenił, sam potrącił. I ja jeszcze bym jedno zapytał. Mało tego jeszcze, żeby potem było to zrozumiałe, bo zgodnie z umową fakturę wykonawca może złożyć w momencie, kiedy jest protokół końcowy odbioru, czyli z tą datą. I teraz tak, ponieważ złożył tą fakturę w lipcu, który 25 bodajże, czy 7 nawet nie pamiętam, złożył tą fakturę, myśmy tą fakturę odesłali, ponieważ no, nie było protokołu końcowego. Przysłał kolejny raz, znowu odesłaliśmy, i tak chyba do 3 razy. I w momencie, kiedy już wykonaliśmy roboty, czyli już mamy protokół końcowy, wystąpiliśmy do firmy o wystawienie faktury. Odmówiła wystawienia faktury, ponieważ twierdziła, że oni już wcześniej wystąpili fakturę. I po konsultacji z radcą prawnym uznaliśmy, że skoro nie chcą wydać nowej faktury, bo przeszkody księgowe stoją im, mają, no bo już ta faktura trzeba by ją wyzerować i tak dalej, w związku z tym nowej faktury nie wystawia. Skoro dostaliśmy taką odpowiedź, mamy protokół, po konsultacji z radcą prawnym uznaliśmy, że skoro nie chcą nowej wystawić, niech po raz kolejny przyślą tą starą, wtedy ją przyjmiemy, bo mamy protokół końcowy. I przysłali tą fakturę, teraz będziemy płacić, ale potrącimy tam około 25, może się mylę, około 25 tysięcy.
przecież w takiej umowie chyba były zawarta klauzula dotycząca należytego wykonania. Są różnego rodzaju klauzule zabezpieczenia, ale widzi pani, no, my sobie piszemy, klauzule są, a wykonawca po prostu to lekceważy, inaczej interpretuje i mówi. Ale jako inwestor możemy zatrzymać taką kwotę gwarancyjną. Kwota gwarancyjna to jest zupełnie co innego. To jest swoją drogą oczywiście zabezpieczenie po wykonaniu zadania. Natomiast tutaj, no, jak powiedziałem, wykonawca nie wykonał wszystkich prac, a zażądał płatności i złożył wotum. Proszę. Panie Przewodniczący, odnośnie do sprawozdania, mam pytanie, pan tu napomknął o zakupie pieca centralnego ogrzewania postawionym na oleju podbudowym krężnej. Mam pytanie, czy tam piec ewentualnie... Nie zakupu pieca, tylko rozszerzenia ogrzewania. Strażacy wystąpili z prośbą o to, żeby dorobić, że tak powiem, ogrzewanie w garażu. Piec ma już swój jak najbardziej i w związku z tym najpierw wykonaliśmy dokumentację, no bo to jest ogrzewanie budynek użyteczności publicznej i jest złożone zgłoszenie do starostwa, no i teraz będziemy rozważać wykonanie. Najpierw dokument. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Panie Wójcie, pan wspominał o żwirowaniu, łatania dróg dojazdowych tych dokumentami i tak dalej. No, nie wiem, gdzie były. Komisja nigdzie nie była, nie sprawdzała takich rzeczy, gdzie było to dokonane i jaki odcinek. Ale ja tu już... A czy jeszcze nie dokonane? Nie, no już część pan to czytał, że jest dokonane. Na dostawę żwirów trzeba. Za chwilę będziemy żwirować. I powiem szczerze w tym momencie, że no musiałbym informację uzyskać od drogomistrza, które drogi, bo są drogi wytypowane i pamiętam, że jest droga Radziątków. Że to już wie pan, taka drobnica, no trudno drogą. Nie, ja nie będę się upierał, gdzie był i jak było potrzeba, to rozumiem, jest rozumiem, że pan widzi jakąś drogę. Tak, no i oczekuję u ciebie, gdzie pan sekretarz to zapisywał już w kwietniu. No to najprawdopodobniej. Ale panie sekretarzu, umawiali żeśmy się tak, bo pan sekretarz odpowiedział, że już jutro drogą mi do pana jedzie. Ja odpowiedziałem w kwietniu, proszę nie teraz, tylko po żniwach, bo tam jest droga przy lesie taka, że jest jadąc w jedną stronę, a zawrócić to trzeba u kogoś na polu, tak zwana droga ślepa. Dobrze, a przejazd jest okropny. Nie wie pan. Ale lato przeszło, żniwa przeszły. Jesień, nie zima, druga wiosna. Tam za dwa lata. Przy Bolębie. Tak, tak, tak. I wiele innych jeszcze, no troszkę, gdzie potrzebuje tego żwiru, no też dlatego to wspominam, że naprawdę... Gdzie konkretnie? Nie, no, drogomisz powiedział, że do mnie przyjedzie i obejrzymy, w którym miejscu nie wiedział. No może przyjechał i nie zastał. Nie był. Bo... Która droga, pani Zefie, no? No jak ma pan wytłumaczyć, jak pan nie wie, które, no. Droga północna, gdzie była nazwana ulicą, to prowadzi do lasu, od Gomolina, od ulicy Szkolnej w kierunku Cisowej, ale ona idzie w lewo. To jest była nazwana nazewnictwo na północna. Tam jest kilka potrzeba wywrotek. Józek naprzeciw pracy? Nie. Jeszcze dalej? W lewo tu, jak idzie w stronę lasu. Ona idzie jakby do żądeł. Nazywana to była przez ludzi droga żędelska, ale to droga dostała nazewnictwo. Droga ulica północna, tylko że tam nic nie ukradli. No niestety. Tego nie ma. Na to i na drugą też dojazdową, gdzie było zaczęte. Tu od Żachty, gdzie te nowe domki powstały, dalej. No ale tego, no, trudno się uprosić, no. Całą ilość wygospodarowania. Jaka pana, jak wychodzi w celu? Mogę odwrócić. Pan droga jest najpilniejsza. Dowiedziałem się, bo na poprzedniej sesji pan powiedział, że też powiedziałem, że już to zaczęliśmy robić, ale to były żarty i ja pamiętam tą okoliczność. Pana tam na ale to pan obiecał kobietom, nie mnie, a trzeba się z kobietami umawiać, to mnie to nie obchodzi, tylko że co dyska dzisiaj to była. Nie za słowa zawsze, bo... Proszę bardzo, pan Gorsz. Ja jeszcze nie dokończyłem. Nie, proszę dalej. Andrzej, poczekaj. Panie wójcie, na tą drogę koło tego...